Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish. Dzień dobry, przy mikrofonie Joanna Todisco. Oto przegląd wiadomości SBS w piątek, 4 października. W Australii według najnowszego badania CoreLogic ceny domów wzrosły w skali ogólnokrajowej o 6,7% w ciągu roku. Przeciętna wartość domu wynosi obecnie ponad 800 tysięcy dolarów i coraz więcej Australijczyków czuje się wykluczonych z rynku nieruchomości. Utrzymują się duże różnice w zależności od stanu i miasta. Jak podaje CoreLogic, ceny domów, przykładowo w Brisbane i Adelaide, wzrosły o 15%, a w Perth o 24%. W najbliższy weekend w Australii zacznie obowiązywać czas letni. Dotyczy to australijskiego terytorium stołecznego, Nowej Południowej Walii, Australii Południowej, Tasmanii i Wiktorii. W niedzielę 6 października o 2 nad ranem wskazówki zegarów powinny zostać przesunięte o godzinę do przodu. Większość zegarów w telefonach, komputerach i telewizorach automatycznie dostosuje się do odpowiedniej strefy czasowej. Stany Zjednoczone zapowiedziały wprowadzenie sankcji na Iran w odpowiedzi na atak rakietowy Teheranu na Izrael. Prezydent Joe Biden podkreślił, że Waszyngton jest w kontakcie z Tel Awiwem i mają omawiać proporcjonalne i rozsądne zareagowanie na irański atak rakietowy. Prezydent USA wyraził sprzeciw wobec ewentualnego ataku Izraela na instalacje nuklearne w Iranie. Biały Dom nie chce dalszego rozprzestrzeniania się konfliktu na Bliskim Wschodzie. Tymczasem wojsko izraelskie zaleciło ewakuację mieszkańców ponad 20 miast w południowym Libanie i radzi im udać się na północ kraju. Działalność Hezbollahu zmusza siły zbrojne Izraela do podjęcia zdecydowanych działań, napisał na platformie X rzecznik wojska izraelskiego. W Kijowie prezydent Wołodymyr Zełenski spotkał się z szefem Sojuszu Północnoatlantyckiego Markiem Rutte. To pierwsza wizyta nowego sekretarza generalnego NATO na Ukrainie. Po spotkaniu z Markiem Rutte prezydent Zełenski powiedział, że chciałby zobaczyć, jak sojusznicy reagują na ostrzał Ukrainy tak samo, jak to zrobili podczas ataków Iranu na Izrael. Wołodymyr Zełenski po raz kolejny wezwał sojuszników, aby pozwolili Ukrainie na uderzenie głębiej w terytorium Rosji. W Lublinie Legion Ukraiński rozpoczął nabór. Ochotnicy z Ukrainy mogą zgłaszać się do konsulatu ukraińskiego w tym mieście. O powstaniu Legionu złożonego z Ukraińców mieszkających w Polsce mówili w lipcu premier Donald Tusk i prezydent Zełenski. Umowa zakładała, że chętni mieli zostać przeszkoleni i uzbrojeni przez Wojsko Polskie, a za rekrutację odpowiada Kijów. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak Kamysz powiedział, że Polska przygotowała się do formowania takiego legionu, ale liczba osób, które się zgłosiły, jest za mała. Przypomniał, że strona ukraińska deklarowała, iż w Polsce może powstać jednostka złożona nawet z kilku tysięcy Ukraińców. Nie ma tylu chętnych, stwierdził Kosiniak-Kamysz. Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej zamierza przeprowadzić poszukiwania szczątków ofiar zbrodni wołyńskiej. W specjalnym komunikacie Kijów wskazał, że ekshumacje mogą zostać przeprowadzone w 2025 roku w obwodzie rówieńskim. Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej poinformował, że otrzymał wiele zapytań od obywateli Polski w sprawie możliwości przeprowadzenia poszukiwań szczątków ich krewnych na terytorium Ukrainy. Chodzi o ofiary rzezi wołyńskiej, głównie z terenu dzisiejszego obwodu rówieńskiego, gdzie miał miejsce pierwszy masowy mord na Polakach 9 lutego 1943 roku.
Straż Graniczna w ciągu jednej doby zarejestrowała prawie 60 prób nielegalnego przedostania się z Białorusi do Polski. Za pomocnictwo zatrzymano 4 osoby. W pierwszym półroczu Polska Straż Graniczna zatrzymała 4123 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli lub próbowali przekroczyć granicę między Białorusią i Polską. W ciągu roku liczba takich przypadków wzrosła o połowę. Stopy procentowe w Polsce pozostaną na dotychczasowym poziomie, zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 5,75%. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek powiedziała, że obecna sytuacja gospodarcza w kraju nie sprzyja obniżaniu stóp. Głównym czynnikiem przemawiającym przeciwko obniżce jest przyspieszająca inflacja, która w nadchodzących miesiącach jeszcze wzrośnie. I jeszcze wiadomość z Krakowa dotycząca Barbary Nawratowicz-Stewart, wieloletniej korespondentki polskiego programu radia SBS z Australii Zachodniej, a później z Queensland. Piwnica pod Baranami poinformowała w mediach społecznościowych. Pożegnamy ją 15 października mszą świętą odprawioną o 11 w kościele mariackim, skąd udamy się na cmentarz Rakowicki do kolumbarium, gdzie o 13 odbędą się uroczystości pogrzebowe. Barbara Nawratowicz, aktorka i artystka kabaretowa, dziennikarka Radia Wolna Europa, autorka książek, zmarła w tym roku w Szwajcarii 10 maja w wieku 91 lat. Informacja walutowa. Dolar australijski jest dzisiaj wart 68 centów amerykańskich lub 62 eurocenty. Według tabeli Narodowego Banku Polskiego 3 października kurs średni dolara australijskiego wynosi 2,69 zł. Przegląd wiadomości SBS przygotowała Joanna Todisco. Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.